Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku. Jak widzicie, nie jesteśmy już nad morzem, przenieśliśmy się w góry, w piękny Kaukaz. Jesteśmy obok miejscowości Mazeri, troszeczkę dalej. Mazeri to jest tutaj może pół kilometra stąd. Przyjechaliśmy wczoraj, nie planowaliśmy, że dotrzemy aż w to miejsce, a tak szczerze mówiąc, dla tego widoku warto tu przyjechać, bo za mną widać pik Mazeri i Użbę, ale jadąc wczoraj stał przy drodze autostopowicz, więc postanowiliśmy go zabrać. Akurat mamy jedno wolne miejsce, on był z plecakiem, więc spoko się zmieścił. No i my mu powiedzieliśmy, słuchaj, jedziemy, jak będzie jakieś ładne miejsce biwakowe, to po prostu się zatrzymamy, zostawimy cię, a ty sobie będziesz dalej kombinował. A on mówi, że on jedzie do Mazeri, że to jest 50 km, a ja... Mi się zapaliła zielona lampka w głowie, ponieważ ja tu już kiedyś byłem parę lat temu. Miło tutaj spędziłem czas, to są tak piękne widoki, tak cudowne miejsce. Mówię, dobra, pojedziemy do Mazeri, bo wiem, że w Mazeri są takie fajne wypłaszczenia i w tej Mazeri można bez problemu znaleźć miejsce pod namiot. A on powiedział, że on ma tutaj udziały w hotelu i że w związku z tym, że go podwozimy, że on już 2,5 godziny szedł, nie mógł znaleźć żadnego samochodu, żeby go zabrał, to pozwoli nam, żebyśmy się tutaj u niego na podwórku rozłożyli i możemy korzystać z toalety, z pryszniców i tak dalej za darmo. No więc skorzystaliśmy z okazji. Namiocik stoi, auto zaparkowane tuż obok. Tutaj jest hotel. Także szczerze Was też zapraszam, jakbyście szukali dobrego miejsca w tej wiosce obok Mazeri, gdzie zależałoby Wam na takim komfortowym noclegu, no to tutaj tak jest. Hotel się nazywa Grand Hotel Użba. Już Wam pokazuję tabliczkę. Proszę bardzo. Fajne miejsce, ładne widoki, jest internet. Można płacić kartami. Lokal, cały hotel też jest na booking.com, bo już sobie patrzyłem rano. Także jak ktoś szuka sprawdzonego miejsca, no to można tu, ale też tu w okolicy booking.com pokazuje też inne miejsca. Mamy piękną pogodę. Wybraliśmy się na wycieczkę na pobliski wodospad, do którego jest 6 km, więc ze względu na to, że idzie z nami lisa, to raczej się tam nie wiemy, czy dojdziemy, tak. No w każdym bądź razie próbujemy. A to jest takie ostatnie miejsce, gdzie można jeszcze dojechać samochodami. Co prawda my zostawiliśmy auto kilometr stąd, bo ten ostatnie kilometr, czy tam półtora, była po prostu zła droga, nie chcieliśmy nadwyrężać samochodu, a tam jest bardzo ładne miejsce. No i tutaj po prostu doszliśmy. Tutaj też można zamówić jakieś żarcie, jest restauracja, czy tam jakieś też piwo, napoje. No i stąd się Hikers Inn, więc też można nocować. I stąd można już kontynuować trasę. A muszę Wam powiedzieć, że tu jest przepięknie. Tam jest rwący strumień. A teraz przechodzę przez taki mniejszy, ale za to krystalicznie czystą wodą. Tamten ma kolor biały, bo zapewne spływa z lodowca. I zresztą do tego lodowca można sobie też podejść, to jest 10 km. Szlak jest dobrze oznaczony kolorem czerwonym. Także macie tutaj dwa warianty. Można iść albo do wodospadu, albo iść jeszcze dalej i podejść sobie do lodowca. Ta wielka góra, którą tu widzicie, nazywa się Pik Mazeri. Natomiast tam przełęcz i za przełęczą już Rosja. Jak sprawdzałem na mapę, najbliższa droga, taka większa już po stronie rosyjskiej, jakieś 15 km stąd, czyli bardzo blisko. Z tego co pamiętam, jak mi kiedyś opowiadał znajomy, jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, czyli jak Gruzja, Rosja to był jakby jeden kraj, to ludzie tutaj miejscowi przechodzili przez przełęcz na drugą stronę. Robili to najczęściej konno, bo tak było szybciej i można było się przedostać tam w kilka godzin. No oczywiście idąc pieszo, no to podejrzewam, że już jeden dzień to by trochę było za mało, no bo to jednak jest trochę kilometrów i tam jest, nie pamiętam, ale chyba powyżej 3000 metrów przełęcz. Myślałam, że w górach będzie trochę chłodniej. Zresztą wczoraj jak podjeżdżaliśmy, to też temperatura dużo się obniżyło, ale teraz znów jest tak gorąco,
Nie wiem, ty patrzyłeś ile te stopni? Nie, nie mogę teraz. Zegarek mi podaje temperaturę, ale no jak mam włączoną logowanie śladu, to nie wiem jak się dostać do termometra. No ale w każdym razie pot mi się leje z czoła i to jeszcze zanim zaczęliśmy podchodzić. Ale to też dlatego, że idziemy, podchodzimy cały czas, więc to jest zrozumiałe, że się męczymy. Ale ja czuję, że jest chłodniej, bo jest takie rześkie powietrze. Ono jest, no jak, no wiecie, jak się jest w górach, to jest inne powietrze. Jest takie bardziej surowe, takie, ja bym powiedział, że ma dużo tlenu, chociaż pewnie stosunkowo ma mniej niż na wysokości poziomu morza. Ale słońce mniej pali. Mniej pali, ale może za to bardziej opala. Pierwsze miejsce widokowe, gdzie tak ładnie widać wodospady. Są na pewno dwa takie bardzo wysokie, bardzo duże, ale łącznie z mniejszymi ja naliczyłem 10, a podejrzewam, że jednak jest ich zdecydowanie więcej. Cóż wam mogę powiedzieć? Wspaniałe, piękne miejsce. Ja już widzę 12. Spróbujemy jeszcze kawałek podejść, chociaż no, z lisą jest troszkę trudniej, bo musimy się zatrzymywać, trzeba ją było karmić przed chwilą, ona co chwilę spała, ale no... Nie jest to tak, jakbyśmy sami szli i mieli tylko plecaczki. No, no i jest ciężej niż z lekkim plecakiem. I nie piszcie w komentarzach, czemu Maciek nie nosi lisy. Maciek też nieraz nosi lisę, ale lisa woli u mamy i po prostu chciałem ją nawet wziąć przed chwilą na plecy i protestowała. Ona mówi, nie, mama. I tyle. Przeszliśmy parę metrów dalej i pojawił się jeszcze jeden wodospad, taki ogromny, szeroki przede wszystkim. Nie widać dokładnie stąd, jak wysoki. Jak widzieliście, przekroczyliśmy rzekę i dosłownie, nie wiem, kilkaset metrów dalej jest taka polana i prawdopodobnie tutaj też pogranicznicy mają swoją budkę i stąd widać ten wodospad, on już jest blisko, ale my jednak stwierdzamy, że nie pójdziemy tam, robimy sobie tutaj przerwę na posiłek, no i też jest już godzina prawie trzecia, więc już też nam ta droga tutaj troszeczkę czasu zabrała. Troszkę też przyszły chmury, a w prognozie miała być burza, więc z takiej po prostu ostrożności zejdziemy na dół. Bo tak jak mówiłem wcześniej, bylibyśmy sami bez dziecka, to pewnie byśmy tam bez kłopotu doszli, ale... Przede wszystkim byśmy wcześniej wyruszyli. Tak, z nią jest wszystko troszeczkę wolniej, ale wodospad widzieliśmy. Zaraz spróbuję jeszcze tutaj polecieć dronem, tylko nie wiem czy można, bo tutaj tych żołnierzy się po prostu zapytam. Naprawdę piękne miejsce, a tam u góry musi być jeszcze piękniej, no następnym razem się tam wybierzemy, jak się tam wybierzemy to pewnie też z kamerą to zobaczycie, a jakbyście tu byli, no to tak sobie to zaplanujcie, żeby tam dojść, no myślę, że najlepiej po prostu wyjść w miarę wcześniej, wtedy macie cały dzień, to jest 6 km. Czy 7 km zależy skąd ruszacie do przejścia, więc nie jest to jakaś daleka trasa, chyba 600 metrów przewyższenia, no ale u nas z małym dzieckiem troszeczkę nie daliśmy rady. My już schodzimy, więc myślę, że zobaczymy się przy namiocie, bo dzisiaj planujemy spać w bardzo ładnym miejscu. Thank you.
No to dzisiaj tutaj będziemy biwakować. Namiot już stoi. Patrzcie się, w jakim jesteśmy cudownym miejscu. Wszędzie dookoła są piękne widoki, wysokie góry. Dosłownie jesteśmy otoczeni górami z każdej strony. Gdzie się nie spojrzy, widać śnieg. Dzisiaj tam byliśmy, tam jest ten wodospad. A najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że jest tutaj bardzo czysto, no praktycznie w ogóle żadnych śmieci nie ma i że można sobie tutaj przyjechać, można sobie tutaj rozłożyć namiot, nikt nic nie mówi. Nie ma tutaj parku narodowego, gdzie byłyby jakieś nakazy, zakazy, że nie wolno wjeżdżać autem, nie wolno rozkładać namiotu, palić ogniska, zbierać grzybów i tak dalej, wchodzić ze zwierzętami. Tu po prostu można to robić, ale każdy, kto tutaj przychodzi, robi to świadomie, nie zostawia śmieci. Jak przyjechał, trochę na bałaganiu, potem to wszystko posprząta, pozbiera, zabierze w samochodzie, czy wyniesie w reklamówce i zostawił miejsce, że nawet nie ma śladu, że to był. Tutaj za tymi drzewkami jest rzeczka, jest bardzo rzeźka woda, ale udało nam się wykąpać w tej rzeczce i trochę wyprać jakieś tam majtki i tak dalej. Ale to jest takie pierwsze wrażenie, bo jak ja na początku tam stanąłem tak po kolana, to musiałem wychodzić z wody, bo było zimno, ale potem jak przyzwyczaiłem organizm, to już mogłem tam stać. Tak, ja się tam położyłem do ręda, zrobiłem mi zdjęcie, ale ono jest ocenzurowane, bo byłem nago, więc wam nie pokażemy, ale... Co jeszcze ciekawe, to ja widziałam na mapie, że jest tutaj 100 metrów, no nie, nawet mniej, 30 metrów może, stąd źródło. I ja tak patrzę, gdzieś tam, ja nie widzę tam źródła. Ale popatrzcie jeszcze tutaj, co ja mam. Więc poszłam z GPS-em. Pokaż do ręda jeszcze to, bo idziemy do źródła właśnie z tym. To jest butelka jeszcze ukraińskiego wina, piwa. Słuchajcie, piwo kupiliśmy. Co prawda ono jest ukraińskie, ale kupiliśmy go w Mołdawii, więc aż z Mołdawii przyjechało do nas do Gruzji. Po prostu nie mieliśmy kiedy wypić piwa i stwierdziliśmy, że dzisiaj sobie zrobimy ognisko, dzisiaj sobie wypijemy piwo i właśnie go teraz wsadzam do tego źródła, żeby się schłodziło do wieczora. No, więc idę sobie z GPS-em i patrzę, że to musi być tutaj mniej więcej. I faktycznie jest tutaj źródło, po prostu w trzech miejscach dookoła wypływa woda i tutaj jest początek rzeczki. Woda jest zimniutka, akurat fajnie nam schodzi piwko. No więc tak, stamtąd wypływa czyściuteńka, zimniuteńka woda, a tutaj sobie leży piwko. A to, co nas urzekło, że akurat w tym miejscu zatrzymaliśmy się, bo szukaliśmy miejsca, żeby był cień, ale tutaj naprawdę ciężko by było wjechać, gdzieś trzeba by w między drzewa wjeżdżać, a to by się nie udało, ale nas urzekło to, że tu jest taka idealna trawka. I naprawdę, namiocik sobie stoi, patrzcie się, jaka wyszczyżona, po prostu przez tutaj chodzą krowy, jest wyszczyżona, równiuteńka trawka. Tak naprawdę w dużej części tej doliny jest taka trawa. No i jest po prostu pięknie wszędzie. I te przepiękne widoki na każdą stronę.